kapusta, kaposta, zeli. Wszystko są to nazwy tego samego warzywa. Jesteśmy na polu kapusty. W całym kraju trwają zbiory. Kapusta jest warzywem najczęściej uprawianym w Polsce. Zajmuje 30% powierzchni całego areału upraw roślin polowych. Tutaj jeszcze kapusta nie została zebrana, ale wkrótce to się stanie. Zbiory trwają do listopada. W Europie Środkowej kapusta jest jednym z najważniejszych i najbardziej popularnych warzyw. Stanowi element tradycyjnej diety. Do Polski przywieźli ją zakonnicy. Zapożyczyliśmy ją z kuchni niemieckiej już w XIV wieku. Kapusta jest z nami zatem już 600 lat. Kapusta to jeden z najbardziej popularnych, najstarszych, najbardziej tradycyjnych składników kuchni polskiej i w kuchni całej Europy Środkowej. Ta kapusta była i ciągle jest jednym z podstawowych składników, ale przez wieki była wręcz podstawowym składnikiem żywieniowym. Kiedy jeszcze nie było ziemniaków, w końcu to roślina z Ameryki, kapusta i różne jej odmiany, dzięki temu, że może być długo przechowywana, że może być konserwowana i wcale nie traci, a nawet zyskuje na walorach smakowych i żywieniowych, jak kapusta kiszona, była bardzo popularna. Problem polegał na tym, jak przygotować w różnorodny sposób coś, co je się nawet kilka razy w tygodniu. Kapusta jest używana w postaci surowej, duszonej, gotowanej, smażonej, a także kiszonej. Może być nadzieniem do pierogów, a sama też w postaci gołąbków czy cholubców pojawia się jako kapusta faszerowana, czyli to w jej liście zawijany jest farsz. Mamy różne odmiany kapusty. Mamy oczywiście kapustę białą, mamy kapustę włoską, pekińską, czerwoną. Brukselka jest także kapustą. W Polsce wciąż dostępna jest kamienna głowa i ona świetnie nadaje się do kiszenia. Kiszenie kapusty to proces fermentacji mlekowej. Kapusta po ukiszeniu jest żółta i bardzo kwaśna. Kapusta kiszona ma bardzo dużo witaminy C, niegdyś ratowała marynarzy, a i dziś jest dla nas świetnym źródłem substancji odżywczych, a także wsparciem dla prawidłowej pracy układu trawiennego. Przed wiekami natomiast kiszona kapusta była podawana kilka razy w tygodniu, a więc także w czasie postu. Patentem na jedzenie postne, dzisiaj byśmy powiedzieli wegetariańskie czy wegańskie, jest takie stare, jeszcze w Polsce pamiętane, ale bardzo rzadko przygotowywane danie, kapusta, kiszona kapusta z grochem. Dzisiaj w Polsce takie danie je się na Wigilię Bożego Narodzenia, ale w zasadzie raz w roku, jeden jedyny raz w roku. Kapuścianym królestwem w Polsce jest gmina Harsznica. Stamtąd pochodzi słynna kiszona kapusta harsznicka. Takie święta organizowane są także w innych krajach Europy Środkowej. Na przykład w Stupawie odbywają się na przełomie września i października Dni Zela, czyli Zielone Dni, świętowanie kapusty, świętowanie dań z kapusty, także muzyki ludowej i rzemiosła. W Czechach także gotuje się zupę z kapusty, kapuśniak, na przykład kapuśniak morawski, który powstaje z kapusty słodkiej, także z dodatkiem kiełbasy, ziemniaków, cebuli i słodkiej papryki. Czasem dodaje się do niego wkładkę mięsną, czyli kawałek wieprzowiny. Wtedy stanowi on pełny posiłek jednodaniowy, który podobno zaspokajał głód morawskich drwali. Faszerowanie kapusty to sposób używany w całej Europie Środkowo-Wschodniej i także na Węgrzech, z tym, że na Węgrzech używa się liści kapusty kiszonej w główkach, w całości. Przed wiekami przygotowywano je raczej z kiszonej kapusty. Dzisiaj używamy kapusty świeżej, kapusty słodkiej, zawijając czy to w wersji wegańskiej, ryż, kaszę, różne dodatki, czy w wersji mięsnej, nadzienie w liście kapusty.
przed wiekami, ponieważ tej kapusty kiszono bardzo dużo i była to ogromna praca. Przynajmniej część kapusty kiszono w główkach, ewentualnie przekrajano na połowę. Kapusta uchodzi za danie wysokokaloryczne, ale głównie przyczyną tego jest rodzaj składników, z jakimi jest podawana. To znaczy golonka, boczek, właśnie inne mięsa. Sama kapusta jest bardzo niskokaloryczna i łatwostrawna. 10 deko kapusty kiszonej to tylko 20 kalorii. Właściwie można było dodać wszystko, nawet mięso, po to, by zakonserwować żywność na zimę, co było takim wielkim problemem w naszym klimacie. Dzisiaj klimat mamy trochę cieplejszy, kapusty kisić nie musimy, a ciągle ją kisimy i nie możemy bez tego żyć. Kapusta jest warzywem uniwersalnym, jednoczącym stół ubogi i bogaty, obfity i skromny, mięsny i wegański. Jednoczy stół polski, czeski, słowacki i węgierski. Każdy znajdzie w niej kawałek smaku swojego domu.